Jest piątek, 24 grudnia, Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zanim wysłuchasz fragmentu Ewangelii, uświadom sobie, że w tym słowie będzie mówił do ciebie sam Bóg. Postaraj się wyciszyć myśli, plany na najbliższy czas i wejdź w spotkanie z tym, który sam cię do tego zaprasza. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie Mu grzechów, dzięki litości serdecznej naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Zachariasz przeżywa napełnienie Duchem Świętym, który uzdalnia go do prorokowania. Mówiąc w imieniu Boga, objawia jego plan zbawienia. Trzecia osoba Trójcy Świętej ma moc odsłonięcia tego, co zakryte, i prowadzi do rzeczy wielkich, gdy tylko dostaje zielone światło do działania. Jak w swojej codzienności zwracasz się do Ducha Świętego? W jaki sposób prosisz o Jego światło? Szczególnie w trudnych sprawach. W wypowiadanym proroctwie Zachariasz mówi o świętym przymierzu, które Bóg zawarł z Abrahamem.
pamięć o tym była podstawą wiary dla wyznawców Boga jedynego. Przymierze Boga z człowiekiem trwa nadal. Zastanów się, czym ono jest dla ciebie. Bóg jest zawsze wierny swoim obietnicom. Co możesz powiedzieć o twojej wierności w trwaniu przy Nim? Tak jak wschodzące słońce rozświetla świat po ciemnej nocy, tak Jezus przychodzi, by rozświetlić w naszym życiu to, co zakryte jest grzechem czy smutkiem. Do jakich obszarów swojego życia chciałbyś dziś szczególnie zaprosić Jezusa? Jakie miejsca w twoim wnętrzu potrzebują Jego uzdrawiającego światła i obecności? Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie Mu grzechów, dzięki litości serdecznej naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co poruszyło cię w tym fragmencie Ewangelii. Rozmawiaj z Nim szczerze, jak z bliską osobą, pamiętając, że On pragnie stawać się centrum twojego życia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.